Witam wszystkich oglądających. Teren niesamowity. Góry, dołki i pagórki. Także dzisiaj to rowery. Dostajemy wycisk. Akurat mam nieodpowiedni rower dla siebie, ale daję radę. No jesteśmy w lasach. Lasy. Takie oto lasy. Wcześniej były okopy, ale nie nagrałem. Lewo, prawo? No i dalej jedziemy. Zobaczymy. By był rower lepszy. No niestety wszystko zrujnowane. To jeszcze damski zamiast męski. A tu nie wiem, czy to są jakieś okopy. Jest coś, tak jakby były okopy. Jakiś taki ruch długi. Tam też taki jest przekop. No, teren trochę taki dziwny. Chyba nie na sezonki był ruch, tylko raczej na jakieś po dawnych jakiś tam fortyfikacja bodajże. No musiał być jakiś. Teraz to macie śmieci wszędzie pełno. Na oko już widzę jakiś dekiel od pralki. Oby tutaj powyciągał trochę śmieci z tego. No ale to nie mój teren. Zbyt daleko od domu, żeby śmieci wozić. Trzeba mieć czym. O i taki to teren fajny. Lecimy dalej. No i teraz nie wiem, czy to jest brda, czy to jest jakiś kanał, nie bardzo wiem. Nie mam pojęcia. Jesteśmy na terenie na moście, na rzece. Czy to jest jakiś kanał łączący jeziorka? W każdym bądź razie woda płynie w tą stronę. Tu. Z tamtej części. Most taki drewniany, jak widzicie. Nie mam pojęcia, czy to jest współczesny most, ale gdzie w ogóle jesteśmy, też nie wiem. Zupełnie straciłem dezorientację. Orientację. No dobra. Czyli tam płynie woda.
jeśli to jest rzeka. No i zobaczcie, tu mamy pole gryki. Cześć, ta gryka w tym roku to jest bardzo popularna. I ta strona tak samo. Zobaczcie, ile tego jest. Pole gryki. A my jedziemy dalej. Mamy koniec lipca. Żniwa już się pozaczynały, gdzie nie gdzie, w centrum to wszędzie. Tutaj jeszcze daleko do żniwicy. Dojechaliśmy w końcu kawał drogi. No i mamy tu pamiątkę. Górki dołki. Stalipa.